jedziemy z tym koksem, tak, tutaj już Raven się ogarnął. Ja tylko się zastanawiam, jak on wlezie po tego słonia tam, nie? Może tędy byłoby mu łatwiej, no ale dobra. Ja lecę szukać dalej tego lodu czarnego. Raven, pilnuj tej ciepłoty ciała, bo ja już tutaj zdążyłam połowę żarcia w ogóle wciągnąć w trakcie, kiedy cię tutaj ogarniałam. Dobra. To może będzie czarny? Chyba nie. Wygląda jak zwykły, dobra. W dzień widać je jednak lepiej. A właśnie, tutaj niedaleko jest w ogóle kapliczka i myra, jakby ktoś chciał. W ogóle widzicie, słyszycie wszystko, nie? Wszystko jest okej. Okay. A tutaj słuchajcie, takie kombinacje alpejskie robiłam. Jeszcze w międzyczasie forum Reddita przeczytałam, dlaczego czasem przyzywanie graczy nie działa. I musiałam te wszystkie rzeczy porobić, ale widzę, że mi się postać po tym, po adminie zacina i buguje, więc nie trzeba będzie się przelogować znowu. Jak chodzisz z pochodnią, to ci wolniej ciepło spada. A dziękuję, nie wiedziałam, Kapi. To teraz mamy jedną rzecz więcej. Bardzo zimno. Aj. Aj, dokładnie, Sandy. W ogóle siema. To jest bardzo ładna okolica. Bardzo mi się tutaj podoba. Tam się szło jakoś do tej kapliczki Imyra. Więc ja się tutaj jeszcze przeteleportuję. Mam nadzieję, że tutaj Rewenek sobie wszystko poklikał tak jak chce. I że ma tyle rzeczy, ile tylko zechciał i że już sobie wszystko zbuduje. O, i tutaj można sobie z gigantem pogadać. I on nas może nauczyć, że Imir to jest jedyny prawowity bóg i władca. Oczywiście zaraz po mnie, nie? Dobra, naucz się Imyra. Porozmawiaj. Odejdź. Nauczyłam się Imyra. I tutaj można mu orypać stół. Patrzcie, spiniążek i trochę siarki. Ja w ogóle wyciągam zawsze wszystkie rzeczy, znaczy zawsze, przeważnie, wszystkie rzeczy ze skrzynki, żeby się miała szansę nowa zrespić. Bo jak się tak nie zrobi, to czasem po prostu te stare rzeczy leżą w środku. Nikt ich nie chce i wiadomo jak jest. Tak, Imir najlepszy bóg. Mnie święta pytali, czy ślub planuje z chłopakiem. Także się tu możesz Ravenku nauczyć czegoś przy okazji. I w ogóle tędy da się zejść całkiem bezpiecznie w dół. Więc jak masz wszystko, czego potrzebowałeś, to możemy zawracać. Przecież ja bym sobie jeszcze trochę tego lodu dokopała. Czy w sensie, że tędy da się zejść? O tak. Tu i widzisz, i tam się na te skałki idzie i też jest całkiem przyzwoicie. Dobra, ja sobie jeszcze pójdę kawałek w tamtą stronę, żeby pozbierać kilka rzeczy i będzie ok. Już mi zimno. Tego chili to mi za skurczybyka nie wystarczy. Chociaż tam mam wino, mam nadzieję, że to wino trochę rozgrzewa też. Ja też bym się za mąż pójściem jakoś szczególnie nie śpieszyła. Ale ten, zawsze możesz odbijać piłeczkę i się pytać, kiedy będziesz miała kolejną siostrzyczkę lub braciszka, bo to jest ten sam, że tak powiem poziom pytań, nie? Więc powiedz, że ty wyjdziesz za mąż, jak dorobisz się rodzeństwa kolejnego. Szlak, się zamotałam tutaj, albo tędy się stąd wychodziło, dobra. Pełno śniegu wokół, żaden nie jest żółty i kurde, i tak się chcemy znażerać z tego śniegu, żeby było lepiej, to nie. Smugi i łóżko da się zrobić z tych, jak to się nazywa? Miałam z pochodnią biegać. Z tych takich liści z krzaków. Spokojnie podstawowe łóżko z tego zrobisz. Dobra, może nie jest ten czarny lód, to idziemy tędy.
ewentualnie skóry z zabitych zwierząt, ale generalnie da się właśnie z tej takiej, z błota i liści da się skleić łóżko, jakbyś potrzebował. Dobra, to jest zwykły lód. Tam będzie trochę jeszcze czarnego chyba. No właśnie, Riley podpowiada włókno i sznurek na posłanie da się przerobić. Dobra, to też nie jest czarne, to jest zwykłe. To też jest zwykłe. Tak, sznurek to jest nemezis wszystkich po prostu. Nie tylko moje. Wszyscy w Konanie nienawidzą sznurków. Ogólnie Ravenku, jakbyś tutaj kiedyś sam był, to czasami te lody też się spełnią jako czarne. A przynajmniej kiedyś tak było. Więc to nie jest tak, że my tu jesteśmy całkiem na darmo. To chyba też jest zwykły. No, bym zrobiła porządnie. Tak, to też jest zwykły. O, i tutaj jest trochę czarnego. To sobie dozbieraj, Raven, tyle ile potrzebujesz. Raven zniknął znowu. Mam nadzieję, że żyje. Młociu, stój. Stoję. Nie ruszam się. Wezmę sobie dwa z tych czarnych tutaj. Wezmę i poczekam na Ravenka. Niech sobie też dopełni, co potrzebuje. No, mi jeszcze tak z 200. To zbieraj, Raven. Rozwalaj i będziemy stąd. Przynajmniej ja się stąd ewakuuję, bo nie będę potrzebowała więcej. Tu masz jeszcze skałkę i tam są jeszcze dwa. O, proszę, torba z łupami. Dostałam jeszcze jednego steka na ostro. Dziękuję. A jeszcze nie umieram z zimna, więc nie jest źle. Raven w ogóle zachłanność poziom mistrz. Cebula. Lodowa cebula dla Ravena na czacie. Za wyzbieranie całego lodu w okolicy. Siema, Forwyn. Dobrze ci widzieć. Tam jeszcze ci został. Patrz, tutaj masz jeszcze jeden kryształek. O, tu. Tu. I tam jest jeszcze chyba też czarny. Bardzo zimno. To se steaka na ostro tym razem zjem. Tam poleciał szalony. No dobra, to ja go rozbiję. Jesteś przeciążona. No, niczego innego się nie spodziewałam. Ten już jest zwykły. Czy to mnie odciąży? Jeszcze to mogę wyrzucić. Czy to mnie odciąży? Nie. O, tą siarkę wyrzucę troszkę. O, dobra. I palimy stąd trampki. No i ten słonik drypci za nim. Biedny słonik. Melatonina to wskazówka, że u mnie się dobrze śpi. A to też chyba. Nie, to nie jest czarny, to będzie zwykły chyba. No. A taki zmylający.
Tam był lud oszukista po prostu. Będzie podstawowe pytanie, czy młotka zdąży dzisiaj zrobić lodówkę? Nawet dwie powinnam. No i Rayleighowi trochę lodu się odpali. Myślę, że staczek mu wystarczy na lodóweczki. Zresztą zobaczymy. Ja sobie zbuduję trzy lodówki i wszystko, co mi zostanie, oddam Rayleighowi. Taka będę. Chociaż może jeszcze kifol z gwiezdnego metalu. Siema Olsonowa, dobrze Cię widzieć. Nie, też zwykły. Dobra. Mimik, nie mam bladego pojęcia, ile ten pachoły są nieprzyt... O, szkuźwa, będzie śmierć. Nie, nie, jednak nie. No to tutaj należy się delikatnie, że tak powiem, spierniczać na twarz. Stół rzemieślniczy jest, ale tu chyba nie było lodówki. Nie. Zresztą i tak nie mam materiałów, a to się będzie milion przy ten tego wywać. Czy tutaj coś mam? A, windę polową i stanowisko stolarza. I jakieś tam gnioty inne. To tu też nie mam co dorzucić. Dobra. Raven zapodał dzidę? Chyba zapodał dzidę. Bo go tutaj nigdzie nie widzę. A nie, utknął. Raven się zatrzymuje tylko wtedy, kiedy utknie. Widzieliście? Miał kota w dwóch miejscach naraz. Tutaj w dół do drogi. I chwila zerknę sobie na ten, na mapę i drogą w lewo. Teoretycznie. Chociaż pewnie będzie naokoło. No ale dobra, zapodajmy drogą w lewo. Aleksander, geje nie mogą być przyszłością świata z jednego prostego powodu. Się nie rozmnożą. Więc jeżeli pragniesz totalnej anihilacji, to jak najbardziej. To tak, to wtedy przyszłość jest tak. W gejowych rękach. Nie, tu jest ta skarpa i chyba trzeba będzie ją i tak naokoło obejść. Bo ja nie pamiętam, w którą stronę ta skarpa jest. Ona jest chyba w obie strony. To mogliśmy iść jednak dołem. No ale zobaczymy, może się uda tu wspiąć jakoś. A chciałbym mieć emeryturę, no no. Tak, i ZUS by umarł. Jest taki srogi. Puszku, weź go lej. Co tam się dzieje? A też jakoś nieszczególnie bije. Po prostu jest wytrzymały.
Oj. To jest ten moment, w którym pijemy flaszeczkę. No, misio poleciał na Marsa. Dobra, koniec wygłupów. Idziemy. Raven być może nas w ogóle prowadzi w tym momencie od dupy strony i to tak mocno od dupy strony. No to tak odnośnie gejów i przyszłości świata. Biegnie ten Raven? Chyba nie widział, gdzie pobiegłam. Pochodnie, łapkę. Tu! Dużem jest. Dobra. Ale tu nawet jak się zgubimy, to i tak damy radę się ten ogarnąć. Tak, będzie miał ładne noty za lądowanie. O, uwaga, uwaga, czytamy odpawki. Młocia czapki, macie jakiś tekst, film, cokolwiek, szukam inspiracji do tego, jak zachęcić ludzi do aktywności na Discordzie, który prowadzę. Nie mogę nikogo zmusić do aktywności, ale też nie wiem, co jest nie tak, bo większość ludzi nawet nie odpisze. Co można zmienić? Dodać, usunąć, tylko wychodzi. Niestety ja ci tutaj, Pawka, nie podpowiem, bo ja nigdy jakoś nie organizowałam wspólnych Discordów i tak dalej. To jakoś mnie całkowicie ominęło. Prawdę mówiąc, nieszczególnie mnie takie akcje jarają. Osobą doświadczoną, jeśli chodzi o Discordy, no jest Amaret, bo on ten swój Discord prowadzi. Więc jak chciałbyś zaczerpnąć informacji o potencjalnej konkurencji, to tam pytaj, tam zadawaj pytania. Szereg, ja też cały czas czekam, no i podejrzewam, że się nie doczekamy. I twoje zdrówko również. Więc ja tutaj, Pawko, niestety, no jestem koniem, nie mogę ci pomóc. Po prostu najzwyczajniej w świecie, bo nawet nie wiedziałabym, co ci podpowiedzieć, żeby podpowiedzieć ci dobrze. Chwila. No niestety smutną prawdą jest to, że nikogo nie zmusisz do aktywności na Discordzie, choćby skały srały, tak? Nie ma takiej możliwości. I no tutaj trzeba się zdać na to, że może po prostu w którymś momencie Discord zaskoczy. Też jeszcze jest kwestia, jakbyś sam coś działał w sieci i właśnie robił jakiegoś tematycznego Discorda. Słuchaj, Ravenku, spróbujemy się tu spuścić. Tylko poszukajmy lepszego miejsca do tego, jakiegoś takiego łagodniejszego. O, tutaj chyba byłoby dobrze. Po tej skałce. Mam nadzieję, że potrafisz to zrobić. Tylko że jest zimno jak w dupie i tu jest bardzo, bardzo wysoko. Ja ci poświecę, słuchaj, podtrzymam ci świecę. Jak już zejdę na dół. Masz. Działaj, kombinuj. A, już jest za mną, skubany. Dobra, czy to jezioro jest całkiem zamarznięte, czy trzeba będzie pływać? Wygląda jak zamarznięte. Ale super nas prowadzę. Tamta droga była miła i bezpieczna, a tutaj po prostu się ten, tego... Dobra. Trzeba zerknąć na mapę, co i jak. I teraz pasowałoby gdzieś w prawo pobiec. Tam o. I teoretycznie powinniśmy zaraz wyjść z tej czarnej dupy, za przeproszeniem. A tam już Raven pobiegł. Skubany. Albo go coś goniło. Raven, żyjesz? Pochodnia mu zgasła. Trochę się martwię tym, że mu zniknął. O matko, to jest jakiś szkielet. Idę zobaczyć, czy on żyje. Raven? Co do cholery? Kaj ten Raven.
utonął. Ale umarłeś i... Ale nie umarłeś w wodzie, prawda, Raven? Szlag. To tam będzie nurkował po to. Zniszczone szansy dla Lady Ravena. Jest mi tu bardzo zimno. Dobra, teraz się podleczę. Ale słuchajcie, już teleportację Ravena mam opanowaną, więc wszystko jest okej. Okay. Dobra, ja się napiję wody. Nie mów, że wpadłeś do wody. Błagam cię, Raven, nie wpadłeś do wody. Nie wpadłeś do wody. Bo ja nie mam jak teleportować wtedy twojego ciała i wszystko. Nie widzę jego zwłok. To jest level panika, słuchajcie. Dobra, ja muszę zejść z tego lodu przede wszystkim, bo mnie tutaj trafi zaraz ta zima. W prawo. Ale to mostem w prawo? Nie. Bez kitu, że jestem po złej stronie mostu. Jestem po złej stronie mostu i chciałam... Ore, ty myśmy niepotrzebnie... Żem go poprowadziła. Jak głąb. Sama zaraz umrę. Chwila. I jeszcze potionkę wypiję. Jest mi cieplej, wyjątkowo zimno. Nie, to obydwoje tutaj umrzemy. To ja tutaj chociaż się rozkraczę w miejscu, w którym będzie łatwo mnie znaleźć. No więc właśnie. Tak. Poprowadził cię GPS Młocia. Dobra, tak czy inaczej, żeby wydostać rzeczy Ravena spod lodu, gdzieś z czarnej dupy, będę musiała się zadminować i nas tutaj obydwoje uratować, że tak to ujmę. Mam nadzieję, że jednak te jego rzeczy nie są pod lodem i że wszystko będzie dobrze. Ale słuchajcie, zdobyliśmy rzeczy, których chcieliśmy. Teraz wystarczy, że odbijemy swoje rzeczy z powrotem. Dobrze by było się cieplej ubrać i pogotować sobie tutaj te wszystkie pierdoły. No, blunt dupera. Ja w ogóle... Ja nie wiem, jak się tam zamotałam w tej mapie w ogóle od czapy. Dobrze, moi drodzy. Ale wystarczy. Rescue dla Ravena spod wody wam się tutaj upiecze. Moriarty prawdopodobnie, gdybym nie stała tam w miejscu jak widły w gnoju, to prawdopodobnie bym zaraz to jakoś przeżyła. Ale spokojnie, tutaj się ogarniemy z Ravenem. Ja się przerzucę na Admina, w ogóle poszukam tego jego stafu pod wodą. Może być tak, że on gdzieś tam pod tą wodą umarł. Więc okej. Okay. Dobrze, moi drodzy. Ja wam dziękuję za Turbo Live'a i za dotrzymanie mi towarzystwa. Idę tu do rescue dla Ravena, przeszukam tą wodę pod taflą i zobaczę, czy przypadkiem tam nie wpadł. Pamiętajcie, że raz lama, zawsze lama i do zobaczenia w Konanie. Trzymajcie się i cześć! No właśnie, nie widziałam tam tych zwłok jego, więc to mnie martwi, ale damy radę. Pa!